Menu aparatu Nikon D40. Pierwsza zakładka menu to menu odtwarzania. Służy m.in. do usuwania zdjęć, wyboru folderu odtwarzania, obrotu zdjęć do pionu, pokazu slajdów oraz ustawień wydruków. Kolejna zakładka to menu fotografowania. Możemy tu wybrać optymalizację zdjęcia, jakość zdjęcia, wielkość zdjęcia, ustawić balans bieli, wybrać czułość ISO oraz włączyć, wyłączyć redukcję szumów. Kolejna zakładka to menu ustawień osobistych. Służy do restowania ustawień, włączenia, wyłączenia sygnałów dźwiękowych, wyboru trybu ostrości, trybu wyboru pola autofokusa, wyboru trybu fotografowania na zdjęcia pojedyncze, seryjne, samowyzwalaczem lub pilotem, wyboru pomiaru światła oraz blokady zdjęć bez karty pamięci. Kolejna zakładka to ustawienia osobiste. Możemy tu m.in. sformatować kartę, ustawić format wyświetlanych informacji, uzyskać informacje o trybach fotografii automatycznej, uzyskać informacje o czasie na świecie, ustawić jasność monitora, wybrać tryb wideo, wybrać język, dodać komentarz do zdjęcia, wybrać rodzaj kabla USB. Ostatnia zakładka to menu retuszu. Służy do obróbki zdjęć już po zrobieniu. Mamy tu takie opcje jak funkcja Delighting, służąca do automatycznego rozjaśniania zdjęć w cieniach, redukcji czerwonych oczu, przycinania zdjęć, wyboru trybu koloru na zdjęcia czarno-białe, sepia lub cyjanotypie, wyboru efektu filtrów, widoku miniatur oraz nakładania zdjęć.